chociaż niezliczone są przyczyny upadku królestw, księstw i rzeczpospolitych, to moim zdaniem najgorsze są cztery: niezgoda, śmiertelność, jałowość ziemi i zły pieniądz. To pisał Mikołaj Kopernik około 500 lat temu. Obserwował i opisywał zagrożenie, jakie niesie ze sobą inflacja. Był lekarzem, prawnikiem i menadżerem. A obserwacje kosmosu? No cóż, zajmował się nimi po godzinach. Można powiedzieć, że tak jak niektórzy z Was kupują teleskop i latem obserwują niebo, takim właśnie obserwatorem, amatorem był Mikołaj Kopernik. Znany jest z tego, że ruszył Ziemię, a zatrzymał Słońce. Miał rację, ale bardziej jako filozof niż matematyk. Miał rację, ale trochę się pomylił. Kopernik się mylił? Zostańcie do końca, a wszystko się wyjaśni. Film o Koperniku chciałem zrobić już wcześniej, ale nie jest łatwo zainteresować postacią, którą wszyscy znają, albo wydaje się, że znają. Póki nie powstała książka Akademia Superbohaterów, w której Kopernik jest opisywany na jednej z pierwszych stron, sam miałem jego niepełny obraz, czy niepełny obraz jego dokonań. Gdy tworzyłem książkę i z Markiem Oleksickim rozmawialiśmy o tym, jaką supermoc będzie miał jeden z największych naukowców, którzy stąpali po Ziemi, zdecydowali by dosłownie wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię. Więcej o Koperniku, superbohaterze, znajdziecie w księgarni Nauka to Lubię. Link znajdziecie w opisie do tego wideo. Sprawa pierwsza. Kopernik nie był księdzem i nie chciał być księdzem, był kanonikiem, a wtedy, gdy żył, kanonik był po prostu urzędnikiem kościelnym. Jego wujek, brat mamy, był bardzo wpływowym biskupem warmińskim, a Mikołaj był jego sekretarzem i jego prawą ręką, ale po kolei. Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu. Jego rodzina i ze strony taty, też Mikołaja, ale też ze strony mamy Barbary pochodziła ze Śląska. O dzieciństwie Mikołaja niewiele wiadomo, poza tym, że miał brata Andrzeja. Więcej informacji o nim pojawia się dopiero później, gdy zaczął studiować w Krakowie, w znanej, w całym ówczesnym świecie cywilizacji zachodniej, w znanej szkole astronomiczno-matematycznej. Być może dopiero tutaj Mikołaj po raz pierwszy usłyszał o geocentryzmie i o Ptolemeuszu. Według niego to Ziemia miała być w centrum wszechświata i miała w tym centrum być nieruchoma. Wszystko inne, co widzimy na niebie, miało poruszać się wokoło. To w Krakowie Mikołaj nauczył się konstruować tablice astronomiczne i budować przyrządy astronomiczne i być może tutaj odkrył, że coś tu nie gra, że ten obraz Ziemi w środku trzeszczy u samych podstaw. Ale o tym później. Po studiach w Krakowie Mikołaj wyjechał do Włoch, do Bolonii, gdzie rozpoczął studia prawnicze. Ale wiadomo, że w Bolonii już prowadził obserwacje Księżyca. Nie teleskopem, bo teleskop dopiero wiele lat później wynalazł Galileusz. Po Bolonii wrócił do Polski, ale tylko na chwilę. I za chwilę wyjechał z powrotem do Włoch, do Padwy, na Uniwersytet w Padwie. Tym razem zaczął tam studiować medycynę. Uchodził za bardzo zdolnego i pracowitego studenta. Bywał w Rzymie także po to, by prowadzić obserwacje astronomiczne. W Rzymie, choć kształcił się najpierw na prawnika, a potem na lekarza, prowadził bardzo popularne wśród studentów otwarte wykłady z matematyki. Wtedy już z całą pewnością obowiązujący model budowy Układu Słonecznego, model Ptolemeusza, uważał za błędny. Jego obserwacje były bardzo zaawansowane, a wnioskowanie było bardzo oryginalne, ale to nie było coś, czym Kopernik chciał się zajmować. We Włoszech zdał wszystkie egzaminy medyczne i uzyskał dyplom upoważniający do wykonywania zawodu lekarza oraz obronił doktorat z prawa i wrócił do Polski. Powiedziałem, że Mikołaj nie zajmował się astronomią zawodowo, ale może było tak, że bardzo chciał się zajmować, tylko jego wujek biskup mu na to nie pozwolił. Mikołaj dość wcześnie został półsierotą. Zmarł mu ojciec. W tamtych czasach z automatu oznaczało to nędzę dla rodziny. Z matką i bratem Mikołaj nędzy jednak nigdy nie doświadczył, bo pod opiekę wziął ich brat mamy, czyli właśnie wujek biskup. Finansował drogą edukację Mikołaja, bo widział w nim bardzo zdolnego i pracowitego młodego człowieka. Wujek potrzebował prawnika i lekarza, więc młody studiował prawo i medycynę.
Po powrocie do kraju Mikołaj Kopernik zajmował się wieloma pracami administracyjnymi. Był osobistym sekretarzem biskupa, jego wysłannikiem, tłumaczem, znał kilka języków i zarządcą jego dóbr. Jako dyplomowany lekarz również zajmował się, czy również dbał o jego zdrowie. W zasadzie był człowiekiem od wszystkiego. Wizytował m.in. Prusy książęce, był na koronacji Zygmunta I Starego, a nawet pracował nad stworzeniem mapy Warmii i Mazur. W pewnym momencie był, dzisiaj chyba byśmy mogli powiedzieć, szefem misji dyplomatycznej, która negocjowała z Krzyżakami. A gdy negocjacje nie przyniosły żadnych rezultatów, został odpowiedzialny, czy był odpowiedzialny za zorganizowanie obrony Olsztyna. Musiał być bardzo zorganizowanym człowiekiem, bo inaczej nikt nie dałby mu pod zarządzanie majątku całego biskupstwa. Musiał być bardzo spostrzegawczy i inteligentny, bo dość szybko zauważył i opisał niektóre prawidła rządzące ekonomią. Napisał pracę naukową o pieniądzach, zatytułował ją O sposobie bicia monety. Zauważył, że fałszowane pieniądze wypierają z rynku te prawdziwe. Spisał tam też swoje przemyślenia o inflacji. Temat dość niestety aktualny. I to były bardzo trafne spostrzeżenia, które do dzisiaj, po kilkuset latach, wciąż funkcjonują w ekonomii, funkcjonują jako prawo Kopernika Greshama. Prawo, zarządzanie, ekonomia, dyplomacja, medycyna. Czy widzicie tu gdzieś miejsce na astronomię? U szczytu swojej kariery dyplomaty i zarządzającego Mikołaj pokłócił się z potężnym wujkiem biskupem i przeniósł się do Fromborka. Powodem kłótni najpewniej było to, że wujek chciał, żeby Mikołaj został jego następcą, a Mikołaj nie chciał przyjąć święceń, nie chciał zostać księdzem. Choć Kopernik, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, po godzinach obserwował niebo, konstruował przyrządy i robił obliczenia już wcześniej, to dopiero we Fromborku jego prace ruszyły z kopyta. Kopernik do sprawy podszedł z dwóch stron, dochodząc do tego samego wniosku. Z jednej strony przeprowadził bardzo szeroki przegląd wszystkich koncepcji filozoficznych, a z drugiej strony wyliczył matematycznie, czy prowadził wyliczenia matematyczne, które w dużej większości sam przeprowadził. Nie obyło się bez błędów. Założył na przykład, że Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca po idealnie kołowych orbitach. W rzeczywistości krążą po elipsach. Ten błąd Kopernika został naprawiony wiele lat później przez Keplera. Co ciekawe, z powodu chorób przebytych w dzieciństwie Kepler miał bardzo słaby wzrok, ale jego fascynacja matematyką i astronomią była tak ogromna, że dzisiaj jest wymieniany jako jeden z największych umysłów astronomicznych w historii nauki. Dzieło Kopernika było autentyczną rewolucją, bo burzyło ustalony porządek zarówno w naukach ścisłych, jak i filozofii i teologii. Przez setki lat filozofowie, także greccy, nie tylko chrześcijańscy, matematycy, astronomowie, przyrodnicy, teologowie budowali obraz świata na pewnych założeniach, na pewnych podstawach, a Kopernik te podstawy zburzył. Mikołaj miał pełną świadomość, że dla wielu ludzi będzie to bardzo kontrowersyjna koncepcja, dlatego nie śpieszył się z jej opublikowaniem. Najpierw powstała dość skromna, krótka praca, która została rozesłana tylko ograniczonej liczbie zaufanych i znanych mu osób. Nad ostatecznym kształtem swojej teorii Kopernik pracował jeszcze przez ponad 15 lat. Dzieło swojego życia, a nawet dzieło całej epoki, wydano, kiedy Kopernik na skutek wylewu krwi do mózgu był już bardzo ciężko chory. Nie ma nawet pewności, czy miał możliwość dotknąć wydrukowaną wersję swojej książki. Teoria Kopernika spotkała się z bardzo głośnym odbiorem, a nawet głośnym oporem. I nie ma się co dziwić, ale to już jest zupełnie inny temat, o którym chętnie zrobię inny odcinek. Nauka to lubię. Dajcie znać, czy chcecie taki odcinek zobaczyć. Ten jest o życiu Kopernika, a to zakończyło się we Fromborku 21 maja 1543 roku. Co ciekawe, kilka lat temu dzięki ciężkiej pracy polskich naukowców udało się zlokalizować grób Kopernika i zrekonstruować jego wygląd, czy wygląd jego twarzy. Przyszły rok, 2023, jest rokiem Mikołaja Kopernika i spodziewajcie się w Nauka to lubię, że będziemy o nim bardzo dużo opowiadali. Swoją drogą pomyślcie, jaką siłę charakteru musiał mieć ten człowiek, że podważył wszystko, na czym stało wyobrażenie tamtego świata. Szukamy następców Mikołaja, odkrywców, naukowców, dlatego stworzyłem w Nauka to lubię program grantowy.
Nowi Superbohaterowie, w którym przyznajemy uczniom pieniądze na realizację czasem szalonych pomysłów i wynalazków. Jeżeli Wy również chcecie, by w Polsce było więcej Mikołajów, Marii Skłodowskich czy Janów Czochralskich, poinformujcie proszę zainteresowanych, a zamawiając książkę Akademia Superbohaterów, wspieracie Fundację Nauka to Lubię i możliwe, że przyczyniacie się do zmiany świata na lepsze. Przynajmniej mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję.